Dzięki współpracy z uczelnią wyższą nasi uczniowie będą uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię Pomorską we współpracy z naszą szkołą. Mieliśmy już okazję na tej sali poznać umiejętności słupskich studentów ratownictwa medycznego w pokazie jak ratować życie i zdrowie ludzkie. Nasi licealiści i uczniowie klas technikalnych brali udział w wykładzie i pokazie na temat zabawki w fizyce przygotowanego przez pracownika naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Mam nadzieję, że wspólna współpraca zaowocuje zdobyciem przez naszych uczniów jeszcze lepszego wykształcenia i pozwoli na lepsze perspektywy rozwoju w dorosłym życiu. A po zakończeniu edukacji w naszej szkole młodzież wybierze Akademię Pomorską w Słupsku jako uczelnię, gdzie dalej będzie chciała się kształcić i rozwijać, by po zakończeniu studiów rozpocząć pracę w wykształconym i wymarzonym zawodzie. Korzystając z okazji, chciałbym przeczytać także list od pana Mirosława Batucha, radnego sejmiku województwa pomorskiego. W związku z uroczystością podpisania porozumienia w sprawie objęcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzieży patronatem Akademii Pomorskiej w Słupsku składam najlepsze życzenia z tej okazji. Życzę obu stronom wielu sukcesów wychowawczych w rozwoju oświaty województwa pomorskiego oraz dobrej współpracy na polu naukowym, kształceniu młodego pokolenia oraz wskazanie młodzieży możliwości zdobywania kierunków na wyższych uczelniach. Składam życzenia na ręce dyrektora szkoły magistra Mariusza Tredera i rektora doktora habilitowanego profesora nadzwyczajnego Romana Drozdy. Z wyrazami szacunku Mirosław Batruch, radny sejmiku województwa pomorskiego. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za to, że zechcieliście dołączyć do bardzo ekskluzywnego grona. Do grona szkół, nad którymi Akademia Pomorska w Słupsku sprawuje patronat naukowy. Jest to program, który realizujemy od 2 lat. Tak naprawdę rozpoczęliśmy go razem z starostą bytowskim, z panem Jackiem Żmudą Trzybiatowskim, kiedy podpisaliśmy porozumienia o objęciu patronatem 2 szkół licealnych w Bytowie i w Miastku. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że program tak będzie bardzo ładnie się rozwijał, że faktycznie korzyści są obustronne, że jak i szkoły średnie, tak i wyższa uczelnia Akademia Pomorska w Słupsku ma również z tego ewidentną korzyść. I ta współpraca, która się bardzo ładnie zaczęła rozwijać, widać owocuje. Dzisiaj podpisujemy kolejne patronaty z kolejnymi szkołami. My bardzo liczymy na współpracę z Wami. Bardzo liczymy na to, że Wasze przyjazdy do nas, do Akademii, będą dla Was bardzo udane. Liczę na to, że to ekskluzywne grono, które się tworzy, ekskluzywne grono współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku, tej współpracy z otoczeniem nie tylko gospodarczym, ale i oświatowym, że ono będzie się rozwijać z korzyścią dla nas wszystkich. Bo my jesteśmy uczelnią tu istniejącą już od prawie 45 lat. Państwo w przyszłym roku będziecie obchodzić, z tego co wiem, 50-lecie swojego istnienia. Także chociażby te jubileusze wskazują, że tradycja, która powstała i działalność szkół wskazuje na tym, że staramy się, czy jakby jesteśmy zakorzenieni w regionie i jesteśmy potrzebni. Dzięki tej współpracy możliwe są korzyści, które będą płynęły zarówno dla społeczności szkolnej, czy tych szkół, które są objęte patronatem, ale również dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Cieszymy się bardzo, że w naszym subregionie, tym subregionie słupskim, znajduje się tak prężna, tak ambitna uczelnia, która również wychodzi poza swoje mury, która zamierza współpracować poprzez takie porozumienia, chociażby partnerskie z szkołami, z powiatami, z władzami również samorządowymi. W chwili obecnej w Akademii Pomorskiej w Słupsku zatrudnionych jest 550 osób, z czego w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych ta liczba pracowników wynosi 390 osób. Pośród nich kadra samodzielna, czyli profesorowie i profesorowie nadzwyczajni stanowią grupę 90-osobową. W kadrze naukowo-dydaktycznej pracują nas 250 doktorów oraz 50 magistrów. Thank you.
naszych zdolnych zawodów.